Спасибо за проведенную пункту проекта комиссии спорту. Базовым прошу пана Шойшу за общее сообщение. Проект комиссии спорту с проекта отношения Шойшу за данный проект номер 2013, параграф 1. Przeznacza się zarezerwy zadań priorytetowych na rok 2013 środki finansowe w wysokości 4000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla reaktywowanej sekcji zapaśniczej w klubie sportowym Bieżanowie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie projekt uchwały przygotowany na wniosek rządowy klubu sportowego Bieżanowie z dnia 20 lutego 2013 roku. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Zespole szkół ogólnokształcących numer 12 będą planować, przynajmniej na ten moment. Proszę bardzo. Ja może dopowiem, że Komisja Sportu wystosuje do klubu Bieżanowianka. Komisja Sportu, tylko pan przewodniczący. Dobrze. Ale to ustaliliśmy na Komisji Sportu. Pismo do klubu sportowego Bieżanowianka w sprawie przyjętego przez nich tak zwanego planu wyjścia z kryzysu. Ja też. Dostaliśmy takie pismo, że taki plan jest. Będziemy się chcieli z nim zapoznać, bo ja na Komisji Sportu podniosłem taką kwestię, że jasne, 3000 zł można dać. Moglibyśmy również dać 10, 20, 50, ale to nie to ja hipotetycznie mówię, prawda? Ale to w żadnym wypadku nie spowoduje, że ten klub będzie lepiej funkcjonował, bo on jest w opłakanym stanie, a moim zdaniem sztuczne pompowanie pieniędzy, coś co w długofalowej perspektywie i tak może nie zostać uratowane, będzie po prostu wyrzucanie pieniędzy w błoto. Także no, po tym piśmie, które Bieżanowianka nam przyśle, no będziemy się starali temu klubowi pomóc wyjść z kryzysu. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Proszę bardzo. Czy ten klub już funkcjonuje jako rad odnowiony? Znaczy, to jest osiągnięte na reaktywacji. Znaczy klub jeszcze nie istnieje. Znaczy, klub ale nie, no sekcja ma działać nie w klubie, jako w klubie. Ja może odpowiem tak. Bieżanowianka jako klub istnieje od 80... Nie, pan przewodniczący poprawia. 85 lat funkcjonuje. Zapasy mają tradycję w Bieżanowie 50-letnią. Niestety w ostatnim okresie, ze względu tu to pan radny Słońca wspomniał, przy czym tam zależnie od klubu gdzieś te zapasy uciekły. Jest obecnie grupa osób zawaleńców, jak ja to nazwałem, która chce reaktywować tą sekcję. Mają rzeczy już dla część rzeczy, może nie wszystkie, część rzeczy. Dla tej reaktywowanej sekcji bardzo by chcieli, żeby sekcja była reaktywowana przy zespole szkół numer 12, ze względu na to, że no, jest to duże osiedle, tym bardziej, że udało się reaktywować w ostatnim czasie powiem tak Państwu, po latach kilku, w którym w Krakowie zapasy przestały istnieć. W ostatnich 3 latach udało się reaktywować bodajże 4 sekcje zapaśnicze w Polsce. W Krakowie, przepraszam. Wisła Kraków, Albertus, który jest jakoś związany z Herwarnią. Nie pamiętam tych dwóch pozostałych nad, ale na pewno udało się część sekcji reaktywować, a kiedyś był to prędny nasz sport olimpijski bodajże w 1992 roku na Olimpiadzie w Barcelonie zdobyliśmy. Niestety obecnie sport ten być może. Tak, być może, ale mówię, to jest takie ten, natomiast myślę, że jest to sport, który na pewno ma duże tradycje w Bieżanowie, bardzo duże, bo tak jak też 50-letnie tradycje, no ogólnie no, na terenie dzielnicy 50-letnie tradycje i myślę, że po czasie przejściowym, który no, tak nazwałem, czasie przejściowym, w jakimś sensie miał problemy. Nie istniał. Należy pomóc. To chciałbym zabrać. Jeszcze powiem pan proszę. Dobra, ja powiem tak, że to nie jest, żeby Państwa zrozumieli, że ja powiem jakoś nie chcę wspierać tego klubu czy czegoś takiego, bo to absolutnie tak nie jest. Oczywiście zależy mi, żeby ten klub funkcjonował jak najlepiej. Tylko moim zdaniem nie można, czy nie można, po prostu najpierw powinno się załatwić jeden problem, a potem działać dalej, bo piłka tam kuleje, organizacja kuleje, a ktoś się bierze za otwieranie
no, kolejny jakiegoś innego przedsięwzięcia. Jak to się namnoży, znaczy, myślę, że się nie namnoży, to jest... Dlatego mam taką nadzieję i czekamy na to pismo w sprawie tego wyjścia z kryzysu. Ale ja nie mam tego za tą... Ktoś zabrać go w tej sprawie? No to panie przewodniczący, to może w takim razie, jakie są kontrowersje, to może to odłożyć na następny dzień. Zgłasza pan rozumieć. Przepraszam, to pan witam na głos. Zabrałem się, że aż takie będzie zainteresowanie, bo gdybym przewidział, to od razu do Państwu kilka informacji w tym temacie udzielił. Sprawa wygląda w ten sposób. Komisja Sportu wspomaga i będzie wspomagać wszystkie inicjatywy. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Rzeczywiście w klubie Żarłowianka znalazł się w trudnej sytuacji organizacyjno-finansowej. Opracowali program, jak to nazwali, kryzysowy program działania. Wyjścia z kryzysu, a coś takiego. Poprosiliśmy rzeczywiście na wniosek Konrada, żeby coś takiego nam przysłali, bo no, sytuacja naprawdę u nich jest bardzo trudna, nie czas i miejsce analizować, dlaczego tak się stało i tak dalej. Natomiast chcą reaktywować, chcą ludziom zapewnić aktywność fizyczną. Nie wiem, jak zakończyła się sprawa ze zespołem szkół ogólnokształcących, bo były pewne problemy. Myślę, że zakończy się to pozytywnie, bo po to są gimnastyczne, żeby można było z nich korzystać, czy ewentualnie jakieś inne możliwości. I wydaje mi się, że bylibyśmy bardzo nie fair, gdybyśmy stawali jak gdyby na drodze rozwoju. Pan Lasko, tak to dobre słowo. Nie wiem, co innego teraz usłyszałem, bo tak wydawało mi się, że skoro taka sprawa jest kontrowersyjna, to myślałem, że może na komisji, jak dostaniemy tak naprawczy, no to wtedy może na następnej sesji, no tak, taką sugestię. Nie ma nic wspólnego, bo nie są to środki na ratowanie klubu jako całości, tylko na wsparcie dla tej sekcji, która przypomina wychowała między mistrzów olimpijskich, złotych medalistów. Więc to jest jak gdyby na rozpoczęcie i działalności, a co innego jest sprawa funkcjonowania klubu jako klubu. Przyjdzie projekt, na pewno Państwu przekażemy informacje, znaczy plan, na pewno Państwu przekażemy, co tam jest i wtedy się będziemy zastanawiać, co, jak możemy im pomóc, bo tylko w tych kategoriach trzeba się zastanawiać. Proszę bardzo, Pani. Znaczy, jeżeli można dwa zdania, wiecie Państwo, że nie jest to moje oczko w głowie, ale może tak trochę to jest granie na uczuciach, ale też dostali taki szczał w plecy po wzburzeniu tego klubu, bo to był szczał w plecy. Nie chcę tutaj roztrząsać pewnych spraw na forum. Natomiast jak przechodząc z dworu Czeczów zobaczyłam, że tego klubu nie ma, bo wtedy w tym momencie się dowiedziałam. Autentycznie było mi przykro i jeżeli można kontynuować myśl tutaj Grzesia, to bardzo bym prosiła. Nie wiem, czy to się uda. Bardzo bym chciała. Jak mówię, to nie jest... cała moja uwaga nie jest akurat skupiona na klubie, ale autentycznie jest mi przykro, że tak to wszystko się zapętliło z tym klubem, jak się zapętliło. To jest dużo bardziej złożone. Oczywiście, że gdyby się znalazł ktoś taki rzetelny, prężny, złapał to silną ręką, na pewno brak takiego przywódcy, który by nawet z tego dołka był w stanie wyprowadzić. Miejmy nadzieję, że może ta sekcja rzeczywiście jak się odrodzi, może troszkę to pociągnie, nie? To jest duże osiedle. Naprawdę by się przydało, żeby te dzieci miały miejsce, no, młodzież, prawda, tą piłkę pokopać. Rzeczywiście te zapasy, no nasz główny zapaśnik, pan Dziop akurat go nie ma, nie? Też tam jakieś medale osiąga, bez ironii. Natomiast no szkoda by było, żeby rzeczywiście ta bieżanka była zupełnie wdeptana w błoto. Jeżeli można, to spróbujmy im dać jeszcze jedną szansę, no może to rzeczywiście się jakoś wyparaska. Ja się zapytałam tutaj pana Jońcy, bo to nie jest tajemnicą, jak przyszedł tutaj wykrzykiwać, dlaczego na przykład nie, no bo
prawda, tu, tu wyburzone, to ja mówię, no ale przecież jest pan młody, prężny, dlaczego się pan nie podejmie? O, na kolanach mnie prosili, ale ja mam rodzinę. No to nie, to w takim razie może jak się bezdomni zajmą tym klubem, no to się podniesie. Podstawowym prawem tego klubu właśnie, że tam nie ma, nie ma, nie ma ludzi, którzy chociażby spróbowali podnieść ten klub, no bo... Jest tylko pan Szewczyk, tak naprawdę, czyli nikt więcej. Tak, tak, znaczy jest, ja powiem, Jacek Małek, to jest pan Jacek Małek, wieloletni zapaśnik tego klubu. No właśnie, zapaśnik tego klubu. Osoba, która ma... bardzo pozytywna postać. Bardzo dobre kontakty w branży zapaśniczej, choćby to, że potrafili ściągnąć na otwarcie sekcji w Wiśle Kraków brązowego medalistę olimpijskiego. Czy tu... Nie pamiętam nazwiska, czy Dawid, czy Daniel. Brązowy medalista na ostatniej olimpiadzie zabawa. Nie pamiętam nazwiska, ale był na otwarciu kilkakrotnie już chodził w sekcji zapaśniczej Wisłokraków. Na pewno jest osoba, która no, przyciągnie ludzi. Myślę, że będą takie próby jego. Dobrze, poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Przyjęcie. Ten zawiada, proszę. Przechodzimy do kolejnego.